Cześć, witam Was, Arek z Ale Browaru. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o stylu piwa, który jest pochodnym Indian Pale Ale, czyli IPA. W tym przypadku jest to piwo Double IPA. Piwo, które charakteryzuje się w odróżnieniu od IPA tym, że posiada większą ekstraktywność, gdzie piwowar doprowadza do większej gęstości początkowej brzeczki, co powoduje tym, że piwo jest bardziej alkoholowe i dostarcza nam więcej doznań. W stylu piwa Double IPA używa się bardzo duże ilości chmielu, które powodują to, że piwo jest mega goryczkowate i bardzo aromatyczne. Chciałem Wam opowiedzieć o naszym piwie Crazy Mike'u, który ma ciężkość początkową, startuje od 20 BLG i osiąga około 9% alkoholu. Posiada niesamowity bukiet aromatyczny, niesamowity bukiet smakowy. Bardzo dobrze się go pije, nie czuje się w nim alkoholu, ponieważ fermentację przeprowadzaliśmy w bardzo niskiej temperaturze, jak na piwa górnej fermentacji, czyli zaczynaliśmy fermentację od 16 stopni, kończąc na 19. Skutkowało to tym, że piwo posiada alkohol, a ten alkohol jest ukryty. Dla każdego, kto wypije 10 Crazy Mike'ów pod rząd i przeżyje, dostarczymy specjalną nagrodę, łącznie z mistrzowskim pasem Crazy Mike'a. Wysyłajcie nam Wasze firmy i do zobaczenia w następnym odcinku. Dlatego chciałem Was zachęcić do picia naszego Rolling Jacka. I dla każdego,